Czekaj. Coś nie załapuje, o poszło. Dziś gościem Radia Tobie FM jest Michał Hańczak, prezenter i dziennikarz Radia SK. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Kiedy nagrywamy tą rozmowę, jest sobota, godzina 10:00. Tym bardziej dziękuję, że znalazłeś czas na spotkanie. Bardzo mi miło, ja również dziękuję za zaproszenie. Michał, powiedz mi taką rzecz, jak to się stało w ogóle, że rozpocząłeś swoją przygodę z radiem i czy to od początku było radio? To tak naprawdę musimy cofnąć się w czasie do czasów w ogóle szkolnych moich. I ja od dziecka miałem takie trochę parcie, może nie na szkło, chociaż trochę pewnie też, ale jakby zawsze gdzieś tam się interesowałem jakimiś występami, garnąłem się do jakichś tam ateli, jasełek i innych szkolnych przedstawień, występów. Też prowadziłem jakąś tam gazetkę klasową i tak dalej. Więc zawsze myślałem o tym, że będę chciał pracować w mediach i bardzo mnie do tego świata ciągnęło. Natomiast jako dziecko bardziej myślałem, że będę pisał jakieś artykuły. Natomiast później, jak już byłem w gimnazjum i miałem 14 lat, trochę przypadkiem zacząłem słuchać jednego radia w Łodzi, lokalnego. Bardzo mi się to jakoś tam spodobało. Przywiązałem się do listy przebojów, która tam była. I kiedyś wygrałem konkurs, w którym można było odwiedzić stację radiową, zobaczyć, jak to wygląda od środka, powiedzieć coś na antenie, jakieś pozdrowienia i tak dalej. I pamiętam, że to było lato, 2000 rok. Ja właśnie tam do tej stacji po raz pierwszy wszedłem i tak mi się spodobała ta cała magia tego radia, jak to wygląda, jak to powstaje, że tu odzywasz się do mikrofonu i słyszy cię całe miasto na przykład, że masz taki sposób oddziaływania na ludzi, że oni do ciebie dzwonią, że jakby grasz piosenki, że to wydawało mi się, że to będzie po prostu najlepsza praca świata. I zakochałem się w tym radiu wtedy i stwierdziłem, że to jest ta droga, że jeżeli będę pracował w mediach, to chcę właśnie radio. No i od tego momentu tak naprawdę już wszystko, co robiłem, robiłem z jakąś taką myślą, żeby miało to jakiś związek z radiem i żeby kiedyś w przyszłości do tego radia trafić. Co już tak na serio udało się, kiedy zdałem maturę i poszedłem na studia i po prostu jedno radio w Łodzi szukało wtedy praktykantów, zgłosiłem się i później już się jakoś tam potoczyło. Także ta miłość do radia zaczęła się w szkole jeszcze, wiele lat temu. Jak wspomniałeś o pisaniu artykułów, to się przyznam, uśmiechnąłem się, dlatego że ja też zaczynałem od pisania artykułów w szkolnej gazetce. No to jest chyba taki bardzo dobry start i chyba najłatwiejsza droga, no bo nie wiem, prawie chyba każda szkoła czy klasa ma jakąś gazetkę szkolną czy klasową. Nie wiem, jak to teraz wygląda, bo trochę się zmieniła sytuacja, mamy media społecznościowe i może te możliwości dotarcia są inne, ale no kiedyś to był taki podstawowy sposób, żeby się rozwijać i tak naprawdę chyba w każdej szkole jakaś gazetka powstawała i można było tam swoich sił i spróbować i sprawdzić, czy ma się talent do tego. Także to jest bardzo dobry start, a później, no to wiadomo, człowiek zaczyna szukać innych dróg i robić jeszcze inne rzeczy. W tamtych czasach, kiedy ja chodziłem do szkoły faktycznie, bo ja skończyłem edukację w 2016 roku, to jeszcze tak media społecznościowe kiełkowały, chociaż niekoniecznie, bo jeszcze wcześniej była nasza klasa i tak dalej, nie? Ale to wszystko tak, się tak rozwijało w takim sensie.
Tak, tak było, dokładnie. No. A powiedz mi, czy miałeś jakieś głosy radiowe albo kogoś, jakichś prezenterów telewizyjnych, którzy cię inspirowali? Tak, trochę tak. Przez to, że słuchałem wtedy, tak jak mówiłem na samym początku, Radia Manhattan, to było takie łódzkie radio lokalne, to przede wszystkim pracownicy tej stacji byli takimi moimi autorytetami i przede wszystkim gdzieś tam na nich się wzorowałem, ale słuchałem też innych stacji radiowych, takich ogólnopolskich i na przykład bardzo lubiłem słuchać Listy w Trójce, czyli Marka Niedźwieckiego. Więc było takich parę osób, które na pewno jakiś wpływ na mnie wywarły. Pamiętam, że też słuchałem Marcina Wojciechowskiego, który w Tok FM miał audycje muzyczne swego czasu i bardzo lubiłem też te programy. Także tych radiowców, może nie miałem jednego ulubionego, ale było ich przynajmniej kilku. I zawsze jakby sobie wyobrażałem, że chciałbym być na ich miejscu i robić właśnie takie rzeczy jak oni albo podobne. I na pewno mieli jakiś tam wpływ na mnie też. To mamy bardzo podobnie, bo ja też słuchając radia sobie to wyobrażałem. Bardzo się cieszę, bardzo dobrze. I dzięki Bogu, że nastały takie czasy na założenie własnego radia internetowego. Kto by pomyślał kiedyś, jeszcze No 10 dokładnie. lat temu. Dzisiaj są takie możliwości, że każdy może próbować swoich sił właśnie chociażby w stacji internetowej. No, jak ja marzyłem o tym bardzo, będąc w szkole właśnie na przykład, no to nie było jeszcze takich możliwości i w ogóle internet w domu to był luksus. Ja dopiero w późnym liceum miałem internet w domu. Wcześniej korzystałem z jakichś kawiarenek internetowych. No i żeby gdzieś tam tą swoją pasję radiową realizować, to tak naprawdę bawiłem się w radio w domu, ale to było takie radio, że po prostu, wiesz, puszczałem sobie piosenki z kaset czy płyt i gadałem do dyktafonu, więc Ja to nikt tego samo. nie słuchał oczywiście, więc to po prostu była taka zabawa. Dzisiaj jakby ta zabawa może być połączona bardzo z nauką i już można gdzieś do kogoś też tym dotrzeć, więc na pewno rozwój technologii w tym przynajmniej aspekcie bardzo pomaga. Tak. Michał, poniekąd już odpowiedziałeś na to pytanie, mam wrażenie, ale na czym według ciebie polega magia radia? Wiesz co, dla mnie po prostu radio jest takim medium, które jest najbliżej słuchaczy, najbliżej człowieka, no bo rzeczywiście mam takie wrażenie, że jak oglądamy telewizję, to ci ludzie, którzy tam są za tą szklaną szybą, są gdzieś tam odlegli od nas. Natomiast radio jest bardzo intymnym medium. Jak słuchasz Tak. radia, czasami nie wiem. Jedni słuchają w samochodzie, inni gdzieś tam w domu, w prywatnych jakichś sytuacjach, inni pracy. Ale to jest zawsze tak, że ten człowiek w tym radiu jest takim twoim bliskim przyjacielem i masz takie wrażenie, że on jest tylko twój i mówi tylko do ciebie. Co oczywiście nie jest prawdą, ale jest to odczucie, więc przez to radio staje się magiczne, bo potrafi być bardzo blisko drugiego człowieka. To jest też bardzo ważne w prowadzeniu programu, żeby o tym pamiętać. Pamiętam, że ten człowiek po tej drugiej stronie jest i traktuje nas bardzo często jak swojego dobrego kumpla, przyjaciela, kogoś bliskiego. To jest jedna rzecz. A druga to to, że właśnie dzięki temu też można wpływać na ludzki nastrój, można go poprawiać, można kogoś rozbawić, można sprawić, że ktoś nie będzie czuł się samotny. To jest mega magiczne. Powiedziałbym też o tym, że przez to, że w radiu nie widać, to działa na wyobraźnię, ale dzisiaj też to trochę inaczej już wygląda niż kiedyś. Wiadomo, są media społecznościowe, internet i tak dalej. Słuchacze wiedzą, jak wyglądamy z reguły. I to pole do wyobraźni jest troszkę mniejsze, ale nadal jest.
bo nadal też się spotykam z tym, że niektórzy reagują, ojej, to ty tak wyglądasz, albo właśnie słuchając radia, wyobrażałem sobie, co tam się może dziać w środku. I to też jest magiczne, że każdy to radio, mimo że słucha jednego na przykład programu, wszyscy słuchamy tego samego programu, załóżmy, i każda z tych osób, która słucha, ma inne wyobrażenie i inaczej ten program będzie odbierać i inaczej sobie wyobrazi to, co tam się dzieje po tej drugiej stronie mikrofonu. I to jest piękne. I dzięki temu myślę, że radio jeszcze będzie długo trwało, bo może nam towarzyszyć na co dzień blisko, w bardzo intymnych często sytuacjach prywatnych, a jednocześnie nie kradnie nam tak czasu jak telewizja czy media społecznościowe. Właśnie chciałem cię zapytać o ten aspekt, że mamy takie czasy, że nawet radio już widać. Czy twoim zdaniem to nie zabija trochę tej magii? Nie, ja nie mam takiego zdania. Wiesz, że to zabija magię. Na pewno zmienia trochę oczywiście, ale jakby trzeba iść z duchem czasu i to radio się też na przestrzeni lat zmienia i musi zmieniać, jeżeli chce przetrwać. I ja uważam, że akurat rozwój właśnie internetu, mediów społecznościowych może radio pomóc. I widzę też to po sobie, ponieważ prowadzę TikToka chociażby i pamiętam, że jak zaczynałem tego TikToka robić właśnie o radiu, to się tak zastanawiałem, czy to w ogóle ma sens, czy kogoś to zainteresuje. Okazało się, że bardzo wiele osób się zainteresowało i bardzo wiele osób dzięki temu, że znalazło na TikToku jakieś moje filmiki o radiu, to włączyło moją audycję i pisało o tym, że ojej, zacząłem słuchać tego radia i ciebie, bo zobaczyłem cię na TikToku. Więc jakby to działa w dwie strony, że to bardzo pomaga też, tak? Że pomaga mi dotrzeć internet do ludzi, którzy być może tego radia w ogóle by nigdy nie włączyli i nigdy by nie pomyśleli o tym, że radio może być fajne. Więc ja nie uważam, że to zabija magię. Umiejętne korzystanie z tych nowych technologii może tylko pomóc, a nie zaszkodzić. Więc jestem jak najbardziej tutaj, wiesz, za tym, żeby to dalej rozwijać i żeby radio było takim medium, które kiedy trzeba potrafi być intymne i działać na wyobraźnię, a kiedy trzeba to jest nowoczesne i łączy tak naprawdę w sobie różne inne media. Czy Radio SK to twoje jedyne radio, w którym pracowałeś? Nie, to jest moje trzecie radio, bo na początku pracowałem w lokalnej stacji w Łodzi, z której pochodzę. Tak. To było Radio Pogoda, dziś już nie istnieje, bo jest inne Radio Pogoda, ale to jest zupełnie coś innego. Ja kiedyś pracowałem w takiej lokalnej stacji. To było w 2006-2007 roku, byłem tam reporterem, bo zaczynałem w Newsroomie. Później przeniosłem się do Warszawy i przez rok pracowałem w Antyradiu. A potem już trafiłem do Radia SK i od 2008 roku, tak od drugiej połowy do dziś pracuję w Radiu SK. Tyle, że też na początku pracowałem w Newsroomie, a potem z czasem przeszedłem do prowadzenia programów, bardziej do tej części muzycznej, redakcji muzycznej, redakcji rozrywkowej, anteny. Więc to się też zmieniało przez te lata. Ale Radio SK jest trzecią stacją, w której pracuję. Czy ty jako prowadzący program w Radiu SK, bo prowadzisz program Imprezka, czy ty masz w jakikolwiek wpływ na to, jako prowadzący, jaka muzyka będzie grana? Nie, w komercyjnej stacji, takiej sformatowanej, jaką jest chociażby właśnie SK, to jest troszkę inaczej poukładane, to jest jakby bardzo mocno poukładane przez tych, którzy się tym zajmują i są za to odpowiedzialni, czyli na przykład przez dyrektora muzycznego i music programera. I ja nie mam wpływu na muzykę. Oczywiście czasami jak trafię na coś ciekawego, nie wiem, coś uważam, że pasowałoby do mojego programu, to oczywiście mogę o tym rozmawiać z dyrektorem muzycznym i czasami na przykład udaje się namówić go na to, żeby coś, nie wiem, włożył mi do programu takiego, na czym mi bardzo zależy. Ale to są sporadyczne, bardzo wyjątkowe przypadki.
Ja już się też przez lata nauczyłem, że po prostu w takich stacjach każdy ma swoją działkę do ogarnięcia. Ja nie mam działki muzycznej do ogarniania, więc zajmuję się bardziej tym, żeby fajnie przygotować program i żeby dobrze go poprowadzić i dać z siebie tutaj 100%. Dobrze też zmiksować piosenki, żeby to po prostu ładnie brzmiało. Natomiast nie wtrącam się w nie swoją działkę, czyli w działkę muzyczną taką typową i układanie tej muzyki. No bo ktoś jakby też na tym zjadł zęby i wie, jak się to robi. I świadczą o tym też wyniki stacji, że robi to dobrze. Więc nie ma tutaj o czym dyskutować. To jest troszkę tak, że jeżeli radio porównać do restauracji, to ja jakby nie jestem dzisiaj już szefem kuchni w tej restauracji, bardziej jestem kelnerem. Ale można być dobrym i złym kelnerem, więc staram się być tym dobrym, który będzie lubiany przez swoich gości, czyli słuchaczy w tym przypadku, którzy będą chcieli do niego wracać, bo myślę, że obsługa kelnerska w restauracji jest równie ważna jak ta, która przygotuje dania. Bo jeżeli nawet są pyszne dania w restauracji, ale kelner, z którym klient ma bezpośredni kontakt, jest niemiły, i go nie lubimy, no to nie chcemy już tam nigdy wracać, nie dajemy mu napiwku. A w dobrej restauracji z dobrym kelnerem jest przyjemniej i tam chcemy wracać, więc ja staram się po prostu być jak najlepszym kelnerem w tej robocie. A na co masz wpływ jako prowadzący? Przede wszystkim na to, o czym mówię. Oczywiście są jakieś tam ramy, wiem, że są pewne tematy, których tej stacji nie poruszamy z różnych powodów, na co trzeba uważać, na co nie trzeba uważać, ale ogólnie to, co jest w programie, czyli jakie tematy poruszam, jakich słuchaczy biorę na antenę, o czym chcę ze słuchaczami rozmawiać, jakie robię zabawy, przynajmniej w dużej części, czy konkursy, to zależy ode mnie. Ode mnie też zależy to, jak jest zmiksowana muzyka, jak brzmi ta muzyka, ponieważ no, można by, gdybym przyszedł i nie zmiksował piosenek, to one po prostu by jedna po drugiej sobie szły i byłaby cisza pomiędzy nimi i nie brzmiałoby to dobrze, więc ja dobieram dżingle, odpowiednio miksuję te piosenki, żeby to wszystko dla słuchacza było przyjemne w odbiorze. Więc na to mam też bardzo duży wpływ. A przez to, że jeszcze oprócz tego przygotowuję jakieś wywiady do naszych takich muzycznych serwisów, no to mam też bardzo duży wpływ na to, kogo, jakich gości, jakich artystów na przykład zapraszam do studia, a jakich nie. Więc to są rzeczy, na które mam taki wpływ bezpośredni. A czy to jest tak, że Radia SK słuchają w większości młodzi ludzie, czy to wcale niekoniecznie, bo biorąc pod uwagę, jaka to jest muzyka, to można by było stwierdzić, że to jest bardziej dla młodych ludzi, nie? Wiesz co, i oczywiście jest w tym dużo prawdy, bo większość naszych słuchaczy to są ludzie młodzi dość. I rzeczywiście taką grupą docelową, do której SK kieruje program, to są ludzie w wieku, nie wiem, od 15 do jakichś tam 39 lat, 34, 39. Takie grupy się bada przede wszystkim pod kątem muzyki u nas i tak dalej. Ale to nie oznacza, że nie słuchają nas starsi, bo sam wiem, że mamy bardzo dużo słuchaczy, którzy są po 40, czyli dorosłych ludzi, którzy też lubią po prostu nowoczesną muzę i jakieś tam poczucie humoru, które prezentujemy i to, co prezentujemy. Oczywiście młodsi też się zdarzają. Zdarzają się też dużo starsi ludzie, bo czasami się odzywają do mnie słuchacze, którzy są w wieku 60+. I im też to pasuje. Ja po prostu oczywiście wiem o tym, że nasz program trafia w większości do ludzi młodych, ale czy takich młodych dorosłych. I super, ale ja zawsze mówię, że to jest takie radio dla młodych, ale duchem, bo można mieć lat 60 i być młodym duchem, i być nowoczesnym, i chcieć iść za trendem, i żyć z tymi młodymi ludźmi, i mieć taką energię dużą w sobie życia, a można mieć lat 25 i zachowywać się, przepraszam, jak stary człowiek. Więc to wszystko jakby zależy od tego, jacy jesteśmy i czego potrzebujemy. Dlatego zawsze mówię, że SK to jest radio dla młodych ludzi, którzy lubią się uśmiechać, którzy potrzebują energii, którzy lubią dawać tę energię, ale też ją
brać właśnie od nas, czyli prowadzących od tej muzyki, którzy lubią taki właśnie mainstream. I rzeczywiście to się sprawdza, bo mamy bardzo szeroki przekrój tych słuchaczy. Od właśnie najwięcej młodych, ale jest też dużo starszych. To są i dziewczyny, i chłopaki, i kobiety, i mężczyźni, i ludzie z miast dużych, i ludzie ze wsi. Bardzo szerokie spektrum, co też jest bardzo trudne, bo musisz tak układać swój program i tak myśleć o tym programie, żeby trafić do jak najszerszej grupy, a nie zamykać się na przykład na jakąś, prawda? Bo tak. Nie chciałbym na przykład, żeby w moim programie pominięty poczuł się ktoś z jakiejś grupy społecznej, która mnie również słucha. Więc jest to wyzwanie, ale jest to też super satysfakcja, że można trafiać do tak różnych ludzi i jest ich bardzo dużo. Często i dużo prawdy jest w tym, co mówisz, bo ja czasami rozmawiam na przykład prywatnie z 20-parolatkami na przykład. Ja często, oczywiście żartując, mówię, słysząc, co ten człowiek mi opowiada, ja mówię, Boże, ty marudzisz, jakbyś miał 70 lat po prostu. No właśnie, o to właśnie mi chodzi i mam bardzo podobne doświadczenia, więc wiek jakby, wiesz, to oczywiście wpływa na bardzo wiele rzeczy, bo jeżeli jesteśmy młodsi, to jesteśmy mniej doświadczeni i wiemy o życiu i o świecie mniej niż ludzie, którzy przeżyli tych lat więcej. Ale no właśnie czasami wiek to tylko liczba i nie wpływa na to, czy jesteśmy duchem młodzi, czy jesteśmy duchem starzy. Bardzo indywidualne sytuacje. A jak powiedziałeś o tym, że można być starszym człowiekiem, a duchem młodym, to myślę, że doskonale pokazuje to program The Voice Senior. Na przykład. Oczywiście, no bo tam tak, rzeczywiście jest tak, że bardzo wiele osób, seniorów, no ma energię po prostu 30-latka. I to jest piękne. Więc absolutnie to jest chyba dobry przykład i dowód na to, co powiedziałem przed chwilą. Tak, tak, bo mam przyjemność oglądać The Voice Senior i naprawdę nieraz tak sobie myślę, Boże, chciałbym mieć w ich wieku tyle energii, naprawdę. Nie tylko ty tak myślisz. Też bym tak chciał. Mam nadzieję, że tak będzie. I zdrowie, i humor pozwolą. Słuchaj, bo ja wiem, że oprócz tego, że jesteś w radiu, ale też jesteś konferencjerem, prowadzisz różnego rodzaju eventy, imprezy, koncerty i tak dalej. Można cię wynająć do poprowadzenia imprezy. Powiedz mi, czy ty jesteś w stanie poprowadzić każdą imprezę, czy jednak jest jakiś gatunek, w którym czujesz się najlepiej? Wiesz, to nie miałem chyba takiej sytuacji, żebym odmówił, bo mi coś tam nie pasowało i czułem, że to nie mój temat i nie przypominam sobie. Oczywiście pewnie gdyby gdzieś tam nie była to impreza zgodna z jakimiś moimi przekonaniami, to pewnie bym odmówił, ale nie zdarzyło się do tej pory. Natomiast prowadzę rzeczywiście bardzo różne imprezy i często, powiem ci, wychodzę ze swojej strefy komfortu, bo na przykład ja prywatnie nie jestem jakimś fanem sportu, a bardzo dużo w ostatnim czasie miałem imprez sportowych. Właśnie bardzo dużo prowadzę imprez dla Fundacji Maraton Warszawski, gdzie właśnie to są maratony, półmaratony, jakieś biegi i tak dalej, więc czysto sportowe imprezy. I śmieję się, że jakby sam tego sportu za dużo nie uprawiam, nie interesuję się nim jakoś bardzo, a imprezy prowadzę i idzie mi to całkiem nieźle. Więc to też jest bardzo ciekawe doświadczenie, że czasami w roku była taka sytuacja, że też prowadziłem dwie imprezy motoryzacyjne,
gdzie na motoryzacji też się jakoś specjalnie nie znam, ale na potrzeby tych imprez na pewno rzeczy trzeba się nauczyć i to też jest rozwijające i to jest super. Bardzo lubię imprezy plenerowe, na przykład jakieś koncerty z okazji, nie wiem, Dni Miast i tak dalej, ponieważ wtedy mam do czynienia z reguły dosyć dużą publicznością, fajnymi ludźmi, moimi słuchaczami bardzo często i to jest bardzo takie dodające skrzydeł, dodające energii, zwłaszcza jak ta publiczność czuje, że kupuje cię na scenie i współpracuje z tobą, bo z tym też już nie bywa, ale jak tak się to udaje, to jest to wspaniałe odczucie. Więc no, przekrój szeroki, bo i takie eleganckie imprezy mi się zdarza prowadzić, firmowe na przykład, i właśnie takie luźne, jakieś mniejsze, i koncerty, i zawody sportowe, i jakieś premiery. Szczerze mówiąc, każda jest jakimś tam wyzwaniem i ciekawym doświadczeniem. I rzadko kiedy, czy w ogóle chyba nie pamiętam, żebym w ostatnim czasie miał taką imprezę, której bym odmówił, bo nie czułbym, że sobie poradzę. Po prostu zawsze uważam, że muszę sobie poradzić i że się po prostu muszę nauczyć tego, co ewentualnie jest mi do tego potrzebne. I że to też jest jakiś rozwój. Więc zachęcam, zapraszam, bo bardzo też to lubię, bo jednak radio to jest magia, ale nie mam tego bliskiego kontaktu z ludźmi, a na scenie ten kontakt jest i to jest zupełnie inna materia i inna adrenalina. Nieprzypadkowo cię o to pytam, bo jak wiedziałem, że już będę z tobą rozmawiać, to odwiedziłem twoją stronę internetową. I stąd mam te informacje, że prowadzisz imprezy. A propos kontaktu z ludźmi, to powiem ci szczerze, że doskonale wiem, o czym mówić, bo widzisz, ja mimo tego, że prowadzę radio, gdzie faktycznie takiego bliskiego kontaktu może z ludźmi nie ma, ale to, co my teraz robimy, w sensie, że ja ciebie widzę i ty mnie widzisz, to też jest jakby forma tego, że chcę mieć z tobą po prostu bliski kontakt, nie? Bo mimo wszystko, nie? Że dla tak, oczywiście, no jakby to wiesz, jest to tylko dźwięk, nie? Ale w ogóle jakby wiesz, forma wywiadu to jest gatunek, gdzie masz kontakt z drugim człowiekiem, więc to oczywiście jest, ale bardziej mi tu chodziło o to, że jakby nie ma takiego, wiesz, odzewu, że jak nie robię wywiadu, tylko po prostu mówię o czymś w radiu, no to rzadko kiedy jest ten odzew z drugiej strony i nie wiesz, czy słucha cię wtedy 5 osób, czy 500 osób, tak? Czy 5000 osób, czy 500 000 osób. Nigdy tego nie wiesz. A stojąc na scenie po prostu widzisz, czy masz do czynienia tak z publicznością małą, dużą, czy ona reaguje, czy nie reaguje na to, co mówisz. I to jest po prostu ta różnica między pracą w radiu, a pracą na scenie. To sprawia, że to się ładnie uzupełnia i po prostu obie te działalności uwielbiam. Ja ci powiem szczerze, że bo tak naprawdę to radio prowadzę już 7 rok i kiedyś robiłem rozmowy tylko telefonicznie, powiem ci, ale przypadek sprawił, że kiedyś raz zrobiłem rozmowę online na takiej zasadzie, jakiej my teraz robimy. I tak mi się spodobała ta formuła, powiem ci, że teraz na przykład inaczej trudno mi sobie to wyobrazić. Bo to jest jednak całkiem inaczej. Oczywiście, że tak. I inaczej, bo można przynajmniej jakąś tam formę łączności znaleźć. W sensie chodzi mi o to, że jest jakaś chemia między wywiadującym a osobą, która jest bohaterem tego wywiadu. No a przede wszystkim też pewnie zauważyłeś, że jakość techniczna jest dużo lepsza.
w dzisiejszych czasach i dużo lepiej się nagrywa po prostu niż przez telefon. Więc super i to jest też kolejny dowód na to, że ta nowa technologia może radiu pomagać. A powiedz mi, czy muzyka grana w Radiu SK to jest muzyka, której słuchasz na co dzień? Częściowo. Wiesz co, to jest tak, że nie mógłbym chyba pracować w stacji, gdzie nie pasowałaby mi muzyka, tak przynajmniej w jakimś procencie, bo byłoby to niewiarygodne. Więc rzeczywiście ja się dobrze czuję w SK, bo dużo tych kawałków, które gramy, to są kawałki, których prywatnie też słucham i mi się podobają, bo ja jestem taki mainstreamowy chłopak jednak i lubię i pop, i czasami trochę hip-hopu, ale troszkę mniej akurat hip-hop, ale takie, wiesz, elektroniczna muzyka, to gdzieś tam mi też duszy gra i tak myślę, że co najmniej połowa piosenek, które gramy w radiu, prywatnie gości na mojej playliście. Czasem jest to więcej, czasem mniej. Zależy, jaki to jest okres i jak się ułoży. Są oczywiście piosenki, których nie znoszę, ale raczej jest to mniejszość. Ale oprócz tego prywatnie słucham również jeszcze innej muzyki, której w radiu nie gramy. Też nieco bardziej alternatywnej czasami. Jakiegoś takiego może popu bardziej alternatywnego, tak? Jakiegoś czasami rocka, ale rocka nieco też mniej. No jakby zawsze mówię, że moją taką ulubioną artystką jest Kaja, która jak wiemy też bardzo różną muzykę na przestrzeni lat uprawiała i to też świadczy o tym, jak bardzo jest szeroki mój gust muzyczny. Ale cały czas też szukam nowości i staram się odnajdywać coś nowego. Bardzo lubię muzykę taką chilloutową nieco. Która pozwala się trochę tak wyciszyć, zrelaksować i tak dalej. Także to, co gram w radiu, to jest część tego, co lubię, ale tak naprawdę ten mój gust muzyczny jest znacznie szerszy. Wspomniana przez ciebie Kaja jest nie tylko świetną artystką, ale też osobowością świetną. Wiem, co mówię, Zgadzam bo się. miałem przyjemność poznać Kaję. O, no, dokładnie, więc pewnie wiesz, o czym też mówię i dlaczego. Jest w niej jakaś charyzma, jakaś magia i też miałem okazję ją poznać i wiele razy zrobić jakieś wywiady i zawsze się przed nimi bardzo stresuję, bo to jednak moja idolka, więc zawsze chcę dobrze wypaść, ale zawsze to były bardzo dobre doświadczenia. A miałeś taki wywiad, który najbardziej zapadł ci w pamięci? Wiesz co, chyba wszystkie wywiady właśnie z takimi moimi prywatnymi idolami, bo do takich wywiadów staram się lepiej przygotowywać, bardziej się nimi stresuję, no bo chciałbym dobrze wypaść i tak dalej. Więc wszelkie wywiady z takimi idolami, których podziwiam od dziecka, czyli właśnie jak Kaja, jak Anita Lipińska, jak Kuba Badach, to są takie nazwiska, które wywarły na mnie jakąś taką dosyć duże wrażenie, tak? Że bardzo się tym stresowałem, bardzo to przeżywałem i było to dla mnie bardzo ważne. Kasia Kowalska, o, też jakiś czas temu miałem okazję ją poznać. Więc to są takie wywiady z idolami z dzieciństwa i one zawsze gdzieś tam we mnie zostają i na szczęście większość z nich to były całkiem udane wywiady. Więc no to jest też plus tej pracy i taka przyjemność w tej pracy, że można poznawać swoich idoli. Nie mam jednego jakiegoś takiego wywiadu, który bym wyjątkowo wspominał. Po prostu jest to kilka takich wywiadów właśnie z takimi artystami, których znam, podziwiam prywatnie od małego. A masz często tak, że, bo tak jak wspomniałeś przed rozmową z idolem, trochę się stresujesz, żeby dobrze wypaść i tak dalej. A miałeś tak, że w momencie, kiedy rozmowa się zaczynała, cały stres schodził? Czy schodził, tak? Tak. Wiesz co, z reguły tak, bo to też jakby czuwasz, że ten artysta jest normalnym, fajnym człowiekiem, No a z reguły tak jest. właśnie. To
to pozwala opanować ten stres i skupić się na tym, żeby ta rozmowa była przyjemna, żeby przebiegła w dobrej atmosferze i była naturalna jak najbardziej. Tak, więc z reguły ten stres dosyć szybko mija. No ale co się nastresuje przed, co się nastresuje, to moje. A jeżeli chodzi o przygodę telewizyjną, to był pierwszy raz, jeśli chodzi o The Voice of Poland i The Voice Senior, czy wcześniej miałeś z tym do czynienia? Miałem wcześniej do czynienia. Wiesz, to telewizja co jakiś czas się trochę gdzieś tam w moim życiu pojawia, co też jest bardzo ciekawą przygodą. Jakiś czas temu, jeszcze przed pandemią, pojawiłem się w takim programie Bywanie na dywanie. To było w telewizji Nowa TV. Tam opowiadałem też o muzyce i o show biznesie. Więc to też było no, kilka ładnych odcinków, także trochę mi dało jakieś nauki, jakieś doświadczenia przed kamerą. Ale wcześniej też się zdarzały jakieś takie pojedyncze przypadki współpracy z telewizją, pojawianie się gdzieś w telewizji. Więc rzeczywiście udział w The Voice of Poland nie był moim pierwszym telewizyjnym doświadczeniem. Zostałem tam wysłany przez Radio SK jako wysłannik, ponieważ Radio SK współpracuje z tym programem. I robiłem wywiady z jakimiś artystami, uczestnikami. Więc była to na pewno ciekawa też przygoda dodatkowa i też na pewno jakaś nauka dla mnie, ponieważ napracowałem z firmą produkcyjną Rockstar, która no jest mega profesjonalna, jeśli chodzi o takie produkcje i jakby praca przy takiej produkcji jak Talent Show, no to jest duża lekcja i świetne doświadczenie tak naprawdę. Ale no nie było takim moim pierwszym, natomiast bardzo istotnym na pewno doświadczeniem. Także teraz rzeczywiście jest The Voice Senior i jeszcze przed nami The Voice Kids i we wszystkich tych programach gdzieś tam się chociaż na chwilę pojawiam, bądź pojawię. Programy już zostały nagrane. No, więc to taki romans z telewizją, który też bardzo odświeża i bardzo czegoś nowego uczy i daje taki prąd trochę i wiatr w żagle, żeby cały czas tworzyć coś nowego, uczyć się czegoś nowego, próbować nowych rzeczy. Także bardzo sobie to cenię. A co czujesz, kiedy widzisz tak mnóstwo utalentowanych ludzi? Nie mówię tylko teraz o seniorach, ale mówię w ogóle o młodych ludziach. Zazdrość czuję, że ja nie jestem aż tak utalentowany. Wiesz co, to oj tam, tak no naprawdę. Jakimś tam talent masz, no. Jakiś tam mam. Nie, tak na serio, oczywiście bardzo kibicuję ludziom, którzy są utalentowani. Bardzo się cieszę, że mają możliwości pokazywania się, że mają możliwości dotarcia do publiczności. Trzymam kciuki. Wiadomo, że jedni bardziej przypadną ci do gustu, inni mniej, w zależności od tego, czego szukasz, co lubisz. Ale wszyscy na pewno wkładają w to dużo serca i pasji. Ja kocham ludzi z pasją. Jak czuję w kimś pasję do, czy to do radia, czy to do muzyki, czy to do jakiejś innej, do sportu, do różnych dziedzin, czasami mi obcych, to aż chce się z takimi ludźmi przebywać, nie? To jest super, że ktoś ma jakieś zacięcie i jeszcze do tego trochę talentu. Więc kibicuję, na pewno kibicuję takim osobom, żeby spełniły swoje marzenia. No to właśnie spotkało się dzisiaj, mam wrażenie, dwóch ludzi z pasją. Też mam takie wrażenie, także też ci tej pasji i samozaparcia gratuluję. I trzymam kciuki za kolejne fajne programy, rozwój, super gości i żebyś dalej sięgał po to, co sobie wymarzysz. Tobie i wszystkim twoim słuchaczom też tego życzę oczywiście. Wiesz, ja się śmieję, bo jak ktoś mi mówi o marzeniach, to ja się uśmiecham zawsze, że teraz już na tym etapie to nie są marzenia, tylko bardziej cele do zrealizowania. Bardzo dobrze. Marzenia trzeba przekuwać w cele i dążyć do ich spełnienia. Także trzymam kciuki. Bardzo dobrze.
Michał, bardzo ci serdeczne dzięki za to spotkanie. Ja również bardzo dziękuję. Wiem, że cię zwlokłem z łóżka wcześniej rano, żebyśmy mogli się spotkać, bo dzień wypełniony bardzo, ale cieszę się, że się udało i mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś tam usłyszymy, zobaczymy, czy to w radiu, czy gdzieś na jakichś innych polach. Także najlepszego dla ciebie i dla wszystkich twoich słuchających. Ja ostatnio przyznam szczerze, że po raz pierwszy posłuchałem ciebie kilka dni temu i się uśmiechnąłem, bo była taka sytuacja, kojarzę, ty zresztą powiedziałeś to na antenie, że nie działała ci jedna słuchawka chyba, nie? Było coś takiego. Tak, to był koszmar, tak. Tak, nagła awaria i po prostu bardzo ma to duży wpływ na jakość i komfort pracy. Więc tak było, zepsuła mi się słuchawka i to był straszny program przez to, dopóki nie udało się opanować tej awarii. Także nie życzę tego nikomu, bo każdy radiowiec chyba wie, jak ważne są słuchawki w jego pracy, więc nie życzę takiej awarii. Ja co prawda nie używam słuchawek, ale domyślam się. No, także to nie było zbyt komfortowe, to prawda. Akurat trafiłeś na taki moment, kiedy musiałem sobie jakoś poradzić w trudnej sytuacji, ale jakoś daliśmy radę. A w jakich godzinach możemy cię usłyszeć w Radiu SK? Jestem wieczorami, od niedzieli do czwartku, od 18 do 21. To taki najbardziej stały mój program, czyli ta imprezka. No ale czasami zdarzają się jakieś też zmiany, jakieś inne dyżury, ale w tej chwili najczęściej właśnie od niedzieli do czwartku między 18 a 21. Okej, dzięki ci bardzo i proszę zostań jeszcze ze mną przez moment.